Szczęść Boże, Paweł Rzymyszkiewicz, zapraszam na informacje dnia. Nowa szefowa Komisji Europejskiej przybywa z wizytą do Polski. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. To ważna rozmowa przed wyborem takiej komisarza dla Polski. 16 lipca Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Czuję się zaszczycona i oszołomiona i chciałabym podziękować za zaufanie, jakie we mnie pokładacie. To zaufanie do mnie jest jednocześnie zaufaniem do Europy od wschodu do zachodu, od południa do północy, zaufanie do Europy, która jest gotowa walczyć o lepszą przyszłość, a nie walczyć sama ze sobą. Von der Leyen na spotkaniach z frakcjami przedstawiała odmienne wizje Europy. Dla nas ważne będzie podejście do kwestii praworządności, bo to właśnie rzekome łamanie praworządności jako środek ataku na polski rząd przyjął Frans Timmermans. Bez głosów delegacji Prawa i Sprawiedliwości nie miałaby ona najmniejszych szans, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej i ona będzie doskonale o tym pamiętać. Zdradzę także, że była bardzo dobra rozmowa zarówno pani minister, teraz pani już szefowej komisji, z klubem europejskiej partii konserwatystów i reformatorów, do której należy delegacja Prawa i Sprawiedliwości, ale też bardzo dobra rozmowa w cztery oczy z samym premierem Mateuszem Morawieckim. Okazję do rozmów premier Mateusz Morawiecki i przewodnicząca Komisji Europejskiej będą mieli już dzisiaj. Po Paryżu Warszawa jest drugą stolicą, do której udaje się von der Leyen. To jest pewien pozytywny gest, sygnał ze strony pani przewodniczącej. Tematów do dyskusji będzie wiele. Chodzi przecież o przyszłość zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Są istotne kwestie szeroko rozumiane gospodarcze, wolnego rynku, kwestie związane z energetyką, czy kwestie związane z budżetem. I kwestia związana z podziałem TEK unijnych komisarzy. Polska zabiega właśnie o TEKę gospodarczą. Komisja Europejska i sama Unia Europejska ma najsilniejsze kompetencje właśnie tam, więc chcielibyśmy się skupić na tym najbardziej pragmatycznym aspekcie członkostwa. Premier ma już swoich kandydatów. Na razie jednak trudno mówić o konkretnym nazwisku. Suwerenną decyzją państwa jest zgodnie z traktatami przedstawiać swoich reprezentantów do Komisji Europejskiej. I owszem, my mamy takich kandydatów. Nowy ład w strukturach Unii Europejskiej to także inna, silniejsza pozycja Polski. Ten przedstawiciel Polski już nie będzie spełniał takiej roli jak Bieńkowska, czyli atakował rząd, czy też nie pomagał rządowi, ale ma też funkcję polityczną, to znaczy musi zbijać te wszystkie ataki, które będą najprawdopodobniej kierowane przez ludzi pokroju Timmermansa. Bo sam Timmermans przez swoją polityczną agresję między innymi wobec Polski musiał pogodzić się z porażką w walce o stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Szereg krajów, które rządzą politycy Europejskiej Partii Ludowej, zdecydowało, że będzie popierać stanowisko premierów Polski i Węgier. To ich decyzja. Tak to wygląda w polityce. Początek spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej po godzinie 11. Bezpartyjni samorządowcy to nasz naturalny partner w wyborach do parlamentu, mówił Paweł Kukiz. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, prawdopodobnie Kukiz 15 i samorządowcy pójdą do wyborów bez PSL-u. Wciąż nie zapadła decyzja odnośnie wspólnego startu w wyborach parlamentarnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15. Na pewno możemy powiedzieć to, że najbliżej nam jest z bezpartyjnymi samorządowcami. Nasi delegaci, którzy byli na spotkaniu, nie wyrazili ochoty i chęci startowania z list PSL-u. Takiego rozwiązania chce obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe. Jednak ta formuła może się zmienić, podkreśla poseł PSL Paweł Bejda. Myślę, że na dniach to wszystko się wyjaśni. W tej chwili są domawiane sprawy programowe, ale również i sama formuła startu. Czy będzie to koalicja, czy będzie to lista Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy wciąż liczą na poszerzenie koalicji polskiej o Kukiz 15 i bezpartyjnych samorządowców. Z Polskim Stronnictwem Ludowym nie jest po drodze również samorządowcom. Przed dyskusją zebrani zapoznali się z pogłębionymi badaniami zamówionymi specjalnie na użytek dyskusji. Wynika z nich ewidentnie, że PSL jest dla bezpartyjnych w każdych okolicznościach ciężarem i czynnikiem, który powoduje spadek poparcia.
informuje Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Według politologa Marcina Drewy rozmowy potencjalnych koalicjantów trwają zbyt długo. Paweł Kukiz i PSL przespało ten czas zespolenia. Żeby wybrać, żeby podjąć decyzję wyboru na partii politycznych, ludzie muszą wiedzieć, muszą znać program wyborczy. Oni na dzisiaj są nieczytelni. Ustabilizowana jest sytuacja Koalicji Obywatelskiej, która zrezygnowała ze współpracy z PSL-em i Lewicą. Mówi Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. To już wszystko jest historia. Tydzień temu Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął decyzję. Idziemy jako Koalicja Obywatelska, pracujemy nad listami, szukamy samorządowców, społeczników. W piątek Koalicja Obywatelska zamierza przedstawić swoje listy wyborcze. Swoje siły połączyła także Lewica. Ta koalicja może cieszyć partię Razem Adriana Zandberga, która zyska tu najwięcej, podkreśla prawnik Marcin Jakubczyk. Bo to jest jedyna w ogóle jakakolwiek szansa, żeby coś miało z tego być, żeby mogli się dostać do Sejmu, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to plankton polityczny. SLD połączone z Wiosną to też jest taki trochę eksperyment, bo jednak wielu starszych wyborców SLD-owskich to są ludzie o wbrew pozorom dość konserwatywnym spojrzeniu na sprawy obyczajowe. Według najnowszego badania sondażowni Kantar Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 39% poparcie, druga Platforma Obywatelska 26%. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Wiosna z 5% poparcia. W Dąbrowie Górniczej pracownicy huty ArcelorMittal protestowali przeciwko wygaszeniu Wielkiego Pieca i wyłączeniu krakowskiej stalowni. Decyzje władz spółki związkowcy traktują jako działania przeciwko pracownikom i polskiej gospodarce. W oficjalnym stanowisku ArcelorMittal Poland stwierdza, że do pracowniczej pikiety podchodzi z dużym zrozumieniem i wyjaśnia. Przy założeniu, że o 3 miliony ton stali zmniejsza się produkcję, w całej Unii Europejskiej 1,5 miliona ma być zmniejszone poprzez zamknięcie, wstrzymanie produkcji w Krakowie. To jest według wszystkich pracowników jest działanie przeciwko nam. Nie tylko mówią, że działanie przeciwko gospodarce polskiej, ponieważ następstwa mogą być bardzo różne i trudne. Jednocześnie władze firmy zapewniają, że nikt z pracowników nie straci pracy, gdyż zostaną przesunięci do innych działów produkcji. Te decyzje są złe i zapowiadają czarny scenariusz dla pracowników i polskiej gospodarki, odpowiada Władysław Kielian, szef Solidarności w krakowskim zakładzie. Planowany postój części surowcowej w Krakowie jest konsekwencją trudności, z jakimi boryka się przemysł stalowy w Europie. Protestujący domagają się zmiany decyzji o wygaszeniu Wielkiego Pieca. Wygaszenie Wielkiego Pieca może skutkować daleko idącymi konsekwencjami, podkreśla Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ pracowników ArcelorMittal Kraków. Bez Wielkiego Pieca nie opłaca się, wydaje się, to jest nielogiczne pracowanie oddziału krakowskiego. Logistyka, która ma być z dowozem z labów do Krakowa, tak obciąży pozostałe zakłady, że walcownia gorąca, która jest najnowocześniejsza w Europie, w świecie, jak podaje ArcelorMittal, stanie się prawdopodobnie też kosztowym zakładem i spadnie na ostatnie miejsce. A wtedy jedna decyzja krótka: wyłączyć, przenieść, wybudować gdzie indziej. To olbrzymie zaskoczenie, gdyż Wielki Piec w Krakowie działa od 50 lat, a polski przemysł stalowy jest znany nie tylko w Europie, ale i na świecie. Mówi się, że koncern chce przenieść produkcję na Ukrainę, gdzie będzie ona bardziej opłacalna. ArcelorMittal podaje trzy przyczyny. Przede wszystkim zmniejszenie się popytu na stal. Po drugie, nawet o 50% wyższe ceny energii niż w Niemczech czy to w Danii. No i po trzecie, tańszy prąd na Ukrainie. I jeżeli ktoś kalkuluje tylko czysto, wyłącznie biznesowo, no to podjęli decyzję optymalną i dla siebie korzystną. Natomiast dla kraju no jest to tragedia. Zaznacza dr Bogdan Sedler z Fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk. Pracownicy mają nadzieję, że zakład nie przyjął takiego scenariusza.
Prawdopodobnie to już ostatnia prosta Wielkiej Brytanii przed opuszczeniem Unii Europejskiej. Premier Boris Johnson zapowiada, że kraj opuści wspólnotę w wyznaczonym terminie, z porozumieniem lub bez. Jednak bez względu na ostateczny kształt Brexitu obiecuje, że każdy obywatel Unii mieszkający na wyspach może być spokojny o swój los. Nowy premier Wielkiej Brytanii sprawę Brexitu stawia jasno. Wypełnimy obietnicę parlamentu wobec obywateli i 31 października wyjdziemy z Unii Europejskiej bez żadnych zastrzeżeń. Boris Johnson zapewnia, że Brexit dojdzie do skutku w ciągu 99 dni. Są jednak i tacy, którzy woleliby zawrócić. Zdecydowana większość Brytyjczyków we wszystkich badaniach opinii publicznej mówi, że chce pozostać w Unii Europejskiej. Rząd musi zapytać ludzi, czego tak naprawdę chcą, ponieważ nikt nie wiedział, jaka będzie umowa. Teraz ludzie znają porozumienie i widzą, jak rozwija się katastrofa. Zawarte porozumienie między Theresą May a Komisją Europejską dla wielu Brytyjczyków jest niekorzystne. Nasza gospodarka znajduje się w stanie swobodnego spadku. Ludzie tracą pracę, a inwestycje nie przychodzą, bo ludzie nie wiedzą, gdzie inwestować. Firmy są w stagnacji, nie wiedzą, jakie będą ich koszty, ani nawet czy będą w stanie pozyskać pracowników do pracy. Są jednak i tacy, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość. Nie dojdziemy do porozumienia handlowego przed wyjściem z Unii w październiku, ale dostaniemy ją w przyszłości. Zawarcie z nami umowy handlowej leży w interesie Unii Europejskiej. Premier Zjednoczonego Królestwa zapowiedział szeroki program reform. Wszystkim tym, którzy nadal prorokują katastrofę, mówię tak, pojawią się trudności, chociaż wierzę, że będą one znacznie mniej poważne niż niektórzy twierdzą. Jeśli jest jedna rzecz, która naprawdę podważyła zaufanie biznesu w ciągu ostatnich 3 lat, to nie są to decyzje, które podjęliśmy, ale nasza odmowa podjęcia decyzji. Zamierza także zawrzeć nowe porozumienie z władzami Unii Europejskiej. Zawrzemy nowe porozumienie, lepsze, które zmaksymalizuje możliwości Brexitu, a jednocześnie pozwoli nam rozwinąć nowe i ekscytujące partnerstwo z resztą Europy, oparte na wolnym handlu i wzajemnym wsparciu. Boris Johnson zapewnił jednocześnie wszystkich obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii, że nie muszą obawiać się o swój los. Pierwszym krokiem jest jednoznaczne powtórzenie naszej gwarancji dla ponad 3 milionów obywateli Unii, którzy obecnie mieszkają i pracują wśród nas. Dziękuję za wkład w życie naszego społeczeństwa i mogę zapewnić, że pod władzą tego rządu będziecie mieli absolutną pewność co do prawa do życia i pozostania w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii żyje obecnie około 900 tysięcy Polaków. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Kolejne za niespełna 2 godziny. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Cześć Boże, Karolina Gierad, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy układ wysokiego ciśnienia. Na wschodzie i na zachodzie, a w dalszej części terminu w środkowych rejonach niżej z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany już wyż. Do naszego kraju nadal napływa bardzo ciepła masa powietrza. Dziś na wschodzie oraz na krańcach zachodnich zachmurzenie duże i umiarkowane oraz opady deszczu. Na wschodzie dodatkowo mogą pojawić się burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Najchłodniej w Moskwie 22 stopnie, a najcieplej w Paryżu aż 40 kresek. A w naszym kraju czeka nas słoneczny dzień. Opady deszczu jedynie na Podlasiu, miejscami w centrum, a także w Małopolsce. Na zachodzie bezchmurne niebo. Termometry wskażą od 22 stopni w Gdańsku do 31 w Zielonej Górze. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północy. Niewielkie wahania ciśnienia. Na barometrach w południe zobaczymy 1018 hektopaskali. A już teraz przegląd regionów. Zapraszam.